płacą najwyższe składki na świecie, bo płacą własną krwią. Policcy krwiodawcy istnieją od 1974 roku. W przyszłym roku odbędą się obchody 45-lecia istnienia. W maju 1974 roku zorganizowano pierwsze zebranie z udziałem 12 osób. Pierwszym prezesem został Andrzej Helak, po nim Czesław Sieczkarek, który tę funkcję sprawował przez 36 lat. Pan, nie pamiętam nazwiska, będąc w szpitalu, potrzebował krew. Jednostka wojskowa ogłosiła apel, podstawiła autokar, do tego autokaru wsiadło 32 osoby. Oddaliśmy krew na Wojska Polskiego, jeszcze w starym punkcie krwiodawstwa i wracając tym autobusem powstał, już nie pamiętam kto zaproponował, żeby zawiązać klub, bo wtedy już była taka moda na zawiązywanie klubu. Od 2018 roku funkcję prezesa pełni Paweł Fiałkowski. Nowy prezes ceni sobie lokalną współpracę z jednostkami, dzięki którym działalność klubu idzie w dobrym kierunku. Jeszcze za poprzedniego zarządu Rady Klubu nawiązaliśmy dosyć mocną współpracę z powiatem polickim. I dwa lata temu udało nam się też dotrzeć do zakładów chemicznych Grupy Azoty, gdzie otrzymaliśmy pierwszą pomoc tak na działalność klubu, na czynsz, który też tutaj za lokal musimy płacić. No i w tym roku, jak już większość z ludzi pewnie wie, że udało nam się otrzymać patronat Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Klub nawiązał także współpracę z nowymi władzami Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik w Policach, która pomogła w remoncie pomieszczeń. Obecnie w stowarzyszeniu jest 85 osób, które systematycznie oddają krew. Członkowie polskiego klubu potrafią się mobilizować. Na początku 2018 roku w ciągu dwóch dni ponad 50 osób oddało krew na rzecz ciężko chorej mieszkanki Nowego Warpna. Największa jest chyba jednak satysfakcja, tak? Ja wiem, że satysfakcja nie jest dzisiaj wymierna finansowo, z tego nie mamy korzyści. Chociaż, mówię, no nie dla wszystkich finansowe korzyści są najważniejsze, tak? Dla nas naczelną zasadą jest to, że możemy komuś pomóc. Nie zawsze jest to pomoc finansowa, bo jak wiemy, na leki ktoś tam pieniądze zbiera. Natomiast krwi, na krew nigdy nie będzie pieniędzy, bo krwi nie można żadnym lekiem zastąpić. Stowarzyszenie Krwiodawców zrzesza wolontariuszy i podobnie jak inne działające na rzecz mieszkańców, boryka się z problemami finansowymi. Pieniędzy brakuje na bieżącą działalność. Spory wydatek stanowią comiesięczne opłaty, na przykład za czynsz i media. Takich problemów nie było w pierwszych latach działalności. Dyrektor Lewandowski nie miał problemów z krwiodawcami. On mówił, krwiopijcy przyszli z podaniem czy z czymkolwiek, nawet nie czytał. Podpisywał i dla krwiodawców trzeba było dać. Do tego stopnia, że nawet dostawaliśmy premie pieniężne od tam na Dni Krwiodawstwa, bo to co roku były te Dni Krwiodawstwa, premie pieniężne od zakładów chemicznych. W maju 2019 roku klub będzie obchodzić 45. rocznicę istnienia. Przy organizacji święta liczy na wsparcie firm i instytucji. Z tej okazji do Polic przyjadą przedstawiciele Ogólnopolskiej Organizacji Krwiodawców. Krwiodawcy mają tańsze niektóre leki w przychodni czy laboratorium, są obsługiwani poza kolejnością. By za darmo jeździć komunikacją miejską, kobieta musi oddać 15 litrów krwi, a mężczyzna 18 litrów. Każdego roku policjanci krwiodawcy oddają około 100 litrów pełnej krwi. Jednak nie każdy może być honorowym krwiodawcą. Nie można chorować na przykład na astmę, cukrzycę czy nadciśnienie. Musi to być osoba na pewno pełnoletnia, tak? Mieć ukończone 18 lat. Musi to być osoba o nienagannym zdrowiu, tak? A przynajmniej w ostatnim czasie nie powinna przyjmować żadnych leków, nie powinna mieć zabiegów stomatologicznych w ostatnim półroczu, wykonywanych tatuaży. Stowarzyszenie planuje włączyć się w edukację uczniów zespołu szkół i wspólnie z powiatem polickim zorganizować powiatowy tydzień czerwonej krwinki. Może przy okazji uda się zwerbować nowych członków.